ale graliśmy piłką, zawisza sobie kompletnie nie mogła z tym radzić. Natomiast w drugiej połowie nie wiadomo dlaczego cofnęliśmy się pod bramkę swoją. Dwa błędy bramkarza, tak mogę powiedzieć. No i przegraliśmy, stało się. Chociaż nie wykorzystaliśmy jeszcze takich sytuacji, kiedy Zawisza podeszła do samego środka. Trzeba tylko lobby. Słuchajcie, byśmy teraz spotkanie, no wygrali spokojnie, powinniśmy to spotkanie wygrać. Ja tak proszę. Ja powiem tak, na pewno mecz walki i myślę, że po pierwszej połowie, która zupełnie nam nie wyszła, mimo tego, że były sytuacje takie, gdzie bramki powinny wpaść, bo wychodził Kozłowski z Bajerą praktycznie sami we dwóch i Piotrek za szybko strzelił, gdzie piłka trafiła w słupek, później strzał piętki w poprzeczkę. Natomiast w szatni zmobilizowaliśmy się na tyle, że wyszliśmy z zębem, zaczęło się od trzech stałych fragmentów gry, rzutów rożnych, po którym po pięknym szale Szczepana już pachniało bramką, natomiast no, chciałem generalnie skupić się tylko i wyłącznie na drugiej połowie, gdzie poszliśmy do przodu i myślę, że nieważne jak graliśmy dzisiaj, ważne, że Zawisza ma 3 punkty i to jest w tej chwili najważniejsze, bo te punkty potrzebne było nam bardzo przy tych wynikach, które padły. Myślę, że trener też liczył na te 3 punkty, żeby gdzieś tam łapać kontakt. Natomiast ja chciałem podziękować za walkę. Graliśmy do końca i mimo to, że nie szła nam ta gierka, to jednak dowieźliśmy do końca wynik korzystny dla nas i z tego bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję piłkarzom, że walczyli, że mimo 1-0, że mimo, że wielu ludzi było niezadowolonych, zasłużyli na koniec na te brawa, które dostali, z tego się cieszę. Dziękuję wszystkim, kto dzisiaj był na meczu. Zapraszamy na następny mecz u siebie. Jedziemy teraz do Chemika, musimy się odnowić i spróbować powalczyć, przywieźć 3 punkty z Polic. Dziękuję. Zapraszam Państwa do zadania pytań. Trenerze, czy po tym 2-2 wierzył Pan jeszcze, że są chłopaki w stanie po 3. bramkę zdobyć zwycięstwo? Bo to jest taki moment bardzo trudny, prawda? Wie Pan, ja jestem generalnie bardzo pozytywnie nastawiony do życia i gdybym nie wierzył w mój zespół, to po prostu to lepiej nie pracować. Zawsze, wiadomo, jedna i druga drużyna ma szansę, natomiast wierzyłem, że skoro udało nam się wyciągnąć 1-0, to wierzyłem, że możemy to spotkanie wygrać, aczkolwiek było już bardzo, bardzo ciasno. Ale jak widać, wiara czyni cuda. Myślę, że cała ławka rezerwowych wierzyła. Staliśmy może nie za bardzo spokojnie, natomiast no, pomogło to. Wygraliśmy i myślę, że stworzyliśmy w drugiej części parę dobrych akcji, które zamieniliśmy na bramki i to jest ważne. Cieszę się, że się odblokował Szalik, że w końcu strzelił. Być może zapomni o tym, że nie jest w takiej dyspozycji jak jest i od dzisiaj zaczyna nową erę. Strzelił też Bajerka kolejną bramkę, także myślę, że są też plusy. Aczkolwiek z gry nie można być zadowolonym, ale tu nie chodzi o grę, chodzi o punkty, bo te punkty dają nam troszeczkę oddechu i przed następnym meczu jest milej, jest lepiej, jest cieplej, jest fajnie. Mocne słowa padły w przerwie. No, takie padają, no. Myślę, że no, coś tam padło, nie będę tutaj cytował, bo trudno mi to powtórzyć, ja po prostu czasami mówię różne rzeczy, także akurat tego nie pamiętam, ale było dobrze. Kogo Pan by wyróżnił z zawodników Zawiszy? Kogo bym wyróżnił? Ja powiem, że tak naprawdę to trzeba za drugą połowę wyróżnić cały zespół za charakter i determinację i tutaj jakichś indywidualnych cenzurek nie chciałbym dawać. Wygraliśmy i myślę, że niech chłopaki dzisiaj się cieszą. Jutro z rana jest już trening, także odpoczywajmy, a powiem tak, jak spotkamy się na górze, to powiem Panu Prezesowi, kogo bym wyróżnił. To wszystko? Dziękuję. Dziękuję bardzo.